No dobrze, udało nam się połączyć z dalekim Pekinem. Dzień dobry, Konrad Niedźwiecki jest po drugiej stronie, wiele tysięcy kilometrów od Polski. Cześć, Konrad. Cześć, cześć, cześć. U nas już dobry wieczór, także dobry wieczór z Pekinu. Późny wieczór chyba nawet, prawda? Tak, 22. Tak, mamy gdzieś tak, jak policzyliśmy, koło 7 godzin różnicy. Konrad, właściwie to nie wiem, jak cię przedstawiać, czy jako attaché naszej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, czy jako człowieka, który jest bardzo ściśle związany z łyżwiarstwem szybkim, czy jako Konrada Olimpijczyka, medalistę Igrzysk Olimpijskich z Soczi, jak wolisz? Ciężko coś tutaj wymyślić. No, myślę, że tutaj akurat przy okazji tej imprezy jestem szefem misji, także no może nie szefie, ale powiedzmy, chyba to jest taki najbardziej aktualna funkcja, także myślę, że Konrad też będzie fajnie. Dobrze. Konrad, no musimy zacząć tę rozmowę od tego, o czym mówi cały sportowy świat i nie tylko chyba, czyli od tych testów, od tych wyników pozytywnych. No niestety to dosięga też naszych reprezentantów i właściwie ja tak sobie myślę, że każdego dnia rano, jak tutaj my w Polsce się budzimy, to zaraz zaglądamy na media społecznościowe i sprawdzamy, czy przypadkiem ty albo, nie wiem, Polski Komitet Olimpijski albo ktoś inny, jakiś dziennikarz czy dziennikarka, nie podaje informacji, że kolejny z naszych reprezentantów ma wynik pozytywny, co wiąże się oczywiście z wielkimi problemami, kłopotami, izolacją. Słuchaj, jak to odbierasz ze swojej perspektywy, jak tam jesteś na miejscu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega? Opowiadaj. Znaczy, my mamy podobne odczucia jak wy, jak się budzicie w Polsce, tylko my mamy kilka godzin po prostu wcześniej to wszystko. Rzeczywiście, no my jako pierwsi dostajemy te wyniki. Nie zawsze jesteśmy w stanie no od razu po pierwszym wyniku, czy w zasadzie nawet nie możemy komunikować różnych sytuacji, ponieważ te wyniki zawsze są potwierdzane jakby drugim testem i no już mieliśmy przypadki, że mieliśmy na zamiennie testy pozytywne, negatywne, więc no zawsze trzeba poczekać do tego potwierdzenia. Natomiast no też jest dla nas nerwówka, teraz też oczekujemy wyników z hotelu izolacyjnego, z tego Galaxy, gdzie przebywają, gdzie przebywa od dzisiaj również Natalia Maliszewska. Także te wyniki o różnych porach do nas dochodzą, natomiast no też czekamy, staramy się wtedy komunikować, no bo oczywiście jeśli my żyjemy tym tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo intensywnie, no to podejrzewamy i zdajemy sobie sprawę też z tego, że w Polsce jest również zainteresowanie, no bo są to nasi zawodnicy, którzy mogą walczyć o medale Igrzysk Olimpijskich i każdy im kibicuje i każdy chce, aby startowali, żeby w ogóle startowali, żeby robili to, po co tutaj przyjechali, także tutaj jest rzeczywiście na ten moment spora nerwówka, natomiast no, musimy jakoś to przetrwać. Myślę, że to nie potrwa zbyt długo. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało przez całe igrzyska, a jednak ten początek, ten, który no, ci, którzy gdzieś tam uzyskali te wyniki pozytywne, no to on to się kiedyś skończy. No, taki jest założenie, że to trwa około 5 dni, więc w uśrednieniu oczywiście, natomiast no, trzeba być dobrej myśli, że u Natalii będzie to jeszcze krócej, będzie się mogła nawet przygotować do 500 metrów, które już 5 lutego. No właśnie, wiesz co, ja sobie tak nawet myślałem o tym, że wychodzi na to, że chyba w tym nieszczęściu szczęście polega na tym, że to jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji się stało i wydarzyło. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem dla wielu sportowców to nie jest lepiej, gdyby zaraz po przylocie okazało się, że mają te pozytywne wyniki testów na COVID, są izolowani i później po prostu mają czas, żeby wrócić, bo no, aż boję sobie wyobrażać taką sytuację, że
załóżmy za 5 czy za 7 dni kogoś to spotka i wtedy właściwie no, start olimpijski prawie staje się niemożliwy. Tak, to jest na pewno racja. Tutaj powiedzmy, że pozytywna, ten pozytywny to jest tak nie do końca ma dwa znaczenia w ostatnim czasie, ale dobra strona tego, że też brzmi to źle, ale powiedzmy, że jeżeli już się otrzymało wynik pozytywny, to nie można zostać później nawet przy ponownym jakby zakażeniu już wciągniętym znowu do hotelu izolacji. Aha. To wtedy już się po prostu zostaje jako close contact i to jest jakby ta dobra wiadomość. Także no, może i lepiej dla niektórych. Oczywiście Natalia tutaj niestety nie możemy wybierać. Jest tak, jak jest i no musimy sobie z tym jakoś poradzić. Nie wiem, czy jest dobry, lepszy, czy gorszy czas na takie rzeczy. Przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to i z tego się trzeba cieszyć, że wszyscy są bezobjawowi, że wszyscy czują się dobrze, bo o, niestety no to w przypadku... Niestety w przypadku złego samopoczucia czy symptomów no jest hospitalizacja. Myślę, że jednak lepiej sobie siedzieć we w miarę komfortowym hotelu niż w szpitalu. Tutaj w Chinach na pewno tutaj organizatorzy o wszystko dbają, ale każdy myślę, że sobie może odpowiedzieć na to pytanie, co by z dwojga złego preferował. Jasne. Konrad, a powiedz mi taką rzecz, no bo wiadomo, że ci izolowani sportowcy, bo tutaj mówiliśmy o Natalii, ale przecież no w samej tej grupie łyżwiarskiej, prawda, łyżwiarstwa szybkiego, no jest kilka osób przecież, jest Natalia Czerwonka, Kania, ktoś tam jeszcze chyba, no w każdym razie jest parę osób. Jak to wygląda? Że co, jeżeli przychodzi taka informacja o pozytywnym wyniku, to co, sportowiec się pakuje, zabiera ze sobą, czy może w ogóle zabrać ze sobą jakieś rzeczy i jest przewieziony do jakiegoś hotelu, którego nazwę wymieniłeś. Daleko ten hotel jest od tego waszego miejsca zamieszkania stałego? Jak to wygląda? No wygląda tak, że albo ja, albo oficer covidowy naszej reprezentacji otrzymuje powiadomienie, że ktoś jest pozytywny, wtedy oczywiście jak najszybciej informujemy tą osobę, żeby no, tam, gdzie jest, żeby no, jak najszybciej się izolowała, żeby założyła maskę. Poza tym no, oni cały czas noszą maski, tylko na to jedzenie, na jedzenie tak naprawdę ściągają. Więc ale takie są procedury, żeby założyć maskę, żeby się izolować i czekać po prostu na powiadomienie, na przyjazd służb, służb medycznych, które dokonują drugiego wymazu i do tego czasu ta osoba jest jakby zamknięta w swoim pokoju. Tutaj mamy o tyle duże szczęście, że każdy z zawodników jest w pokoju jednoosobowym. Nie ma tak naprawdę możliwości takiej, żeby wciągnąć też tą drugą osobę w bliski kontakt, no ponieważ każdy jest zamknięty i też to komunikowaliśmy do reprezentacji, żeby te pierwsze dni, żeby rzeczywiście w większym stopniu się izolować, żeby być, no dać ten 2-3 dni na to, żeby ewentualnie jakieś no, sytuacje takie, jakie niestety mają miejsce, żeby zminimalizować, więc wtedy taka osoba... Ja na przykład z Patrycją nie mieszkają razem w pokoju. Nie. Mieszkają w takich dużych apartamentach, natomiast każda osoba ma osobny pokój. Osobny pokój. Mhm, tak. Rozumiem. I wtedy po tym reteście przychodzi wynik i znowu jesteśmy informowani, jaka jest decyzja, co trzeba zrobić, czy zawodniczka jest gotowa, czy tam zawodnik, czy osoba na to, żeby się właśnie spakować, zabrać wszystkie potrzebne rzeczy, bo wszystko można zabrać, to co się chce. Można zabrać rower, można zabrać ubrania, no wszystko w zasadzie, co się ma.
Przyjeżdża ambulans, zabiera tą osobę do tego właśnie hotelu, który jest oddalony około 10 km, tam jest około 20 minut jazdy, bo zawsze po takim mniej więcej czasie otrzymujemy informację, że jestem, dojechałam i zaczynam. No dobrze, ja rozumiem, Konrad, że ty masz taki no, bezpośredni kontakt z tymi, którzy z naszej reprezentacji są izolowani. Możesz powiedzieć, jak oni to znoszą psychicznie, bo ja osobiście naprawdę nie chciałbym się znaleźć w skórze żadnej z tych osób. To jest po prostu jakaś taka masakra chyba dla psychiki, dla mentalu. No i teraz jest kwestia, jak kto taką sytuację znosi. Tak, to dokładnie, to nie są łatwe momenty, ponieważ no jest, wszyscy czują się dobrze i teoretycznie ze względu na to, że no wychodzi test, czy tam pojawia się test, ten wynik tego testu jest komunikowany i na podstawie tego testu jest decyzja, czy ktoś musi zostać zamknięty, czy może jeździć na łyżwach. Tutaj nie ma takiej sytuacji, że no czuję się źle, rozkładam, nie kładę się do łóżka albo mam uraz, muszę przystopować z treningami. Tutaj jest po prostu, to zależy od decyzji pozytywnej, negatywnej i tak naprawdę to jest najcięższe w tej całej sytuacji. Rzeczywiście różnie sobie zawodnicy z tym radzą. Staramy się cały czas jakby jakoś ich wspierać i rozmawiać. Często no, komunikują, czy co mają robić w różnych sytuacjach. Więc staramy się tutaj jakby podpowiadać, mamy też do dyspozycji jakby psychologa, który też jest, z którym też można porozmawiać. Oni się też nawzajem tam wspierają, także ale z tym jest różnie. Jedni radzą sobie lepiej, drudzy radzą sobie gorzej. To jest no, po prostu zależy od wrażliwości, zależy od odporności na takie sytuacje, na które niestety nie ma się żadnego w tym momencie wpływu. Alek Dzień-Czołowski, mój redakcyjny kolega, gdzieś tam opublikował informację, że rozmawiał z Natalią Maliszewską i ta powiedziała, że jak wróci, to wszystkim pokaże. Strasznie ponoć tak pozytywnie nastawiona do całej tej sytuacji, do tych okoliczności takich, które jeszcze utrudniają jakby spokojne przygotowanie się i trenowanie przed tym najważniejszym startem w jej karierze. No może faktycznie przed nami jakaś niezwykła, niesamowita historia, Konrad, że te trudności jeszcze spowodują, że ta mobilizacja będzie u naszych reprezentantów większa. No wiadomo, sport pisze różne historie i mamy historie, no, które inspirują ludzi przez wiele, wiele lat, które inspirują no, właśnie tym, że z bardzo ciężkich sytuacji można było wyjść na prostą i nawet zrobić coś z nawiązką. I ja jestem optymistą w tym jakby w tym momencie i mam nadzieję, że właśnie taka historia tutaj się wydarzy, bo wiem, że Natalia jest w świetnej formie. Byłem akurat jeszcze wczoraj na jej na treningu całej reprezentacji, naprawdę wyglądali świetnie. Później dyskutowałem z trenerem. Trener mówi, że no naprawdę jest wszystko super, także na pewno jest w dobrej formie i na pewno ma ogromną chęć do ścigania. Śmialiśmy się też właśnie z Natalią, że kiedyś po 3 dniach niejeżdżenia na łyżwach stanęła i wygrała, już nie pamiętam, które to były zawody, ale no, jedne z tych najważniejszych. Więc teraz tym bardziej to nie przeszkodzi, tylko że właśnie najważniejsze, żeby mogła po prostu wystartować, bo myślę, że pomimo jakichś nie najlepszych, nieoptymalnych warunków właśnie przygotowania tego bezpośredniego do startu, to w takich sytuacjach też ekstremalnych organizm zawodnika, organizm ludzki niesamowicie się mobilizuje i wtedy, superkompensacja i wtedy to też tak? Może zadziałać. Słucham? Super kompensacja następuje. Tak, taka mega kompensacja, bo super kompensacja to powiedzmy bardziej treningowo, natomiast tutaj chyba musimy inny zwrot wymyślić i może tutaj mega kompensacja niech Słuchaj, nastąpi. Konrad, ale tak no z twojego doświadczenia zawodniczego, przez tyle lat jeździłeś na łyżwach,
jak jest ten ostatni okres przygotowawczy, ostatnie dni, szlifuje się formę, prawda? Szlifuje się dyspozycję, łapie się czucie toru. Przecież ten tor w Pekinie jest nowym torem, nowym obiektem dla wszystkich zawodników z całego świata. No może poza Chińczykami, co jakby wydaje się zrozumiałe. To powiedz, jak to wpływa, taka przerwa, nawet kilkudniowa. Czy to naprawdę jest duże utrudnienie dla zawodnika? Na pewno jest utrudnienie. Wczoraj rozmawiałem jeszcze z Natalią podczas tego treningu, to mówi, że rzeczywiście w stosunku do nawet lodów w Dreźnie, na którym bardzo często nasza kadra się przygotowuje ze względu na to, że właśnie ten lód jest bardzo szybki i jest zarazem bezpieczny, bo są materace hybrydowe, które zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo. Natalia powiedziała, że nawet w stosunku do tego lodu ten jest dużo szybszy i musi jakieś ustawienia tutaj zastosować pomiędzy płozą a butem, także widać, że ona gdzieś tam sobie jeszcze szukała tego, już tam się zastanawiała, jak to zrobić. No, teraz siłą rzeczy zależy, kiedy zostanie zwolniona do wioski, kiedy do tej wioski wróci. No, nie będzie miała, czy te kilka dni straci przed tym startem, więc całe szczęście, no, 500 nie kończy się już w ten pierwszy dzień, ale dopiero są te wstępne rundy, ćwierćfinały. No tak, ale w tym ćwierćfinale trzeba w miarę dobrze pojechać, żeby się zakwalifikować, prawda? Tak, tutaj, ale powiedzmy, jest takie małe niebezpieczeństwo, chociaż wiemy, jaką klasę prezentuje Natalia i tutaj raczej no, nie powinno być problemów, ale to jest short track, a w short tracku, jak wiemy, no, różne historie się dzieją, bo to jest jazda na kontakcie i tam no, wystarczy jakieś drobne zawahanie czy starcie z rywalką i jeszcze sędziowie mogą się tam dołożyć jakoś niedobrą dla danej zawodniczki decyzją, więc ten dzień 5 lipca, kiedy będzie ten ćwierćfinał, nazwijmy, czy bieg eliminacyjny, kwalifikacyjny na 500 metrów dla Natalii, no to będzie jakieś olbrzymie wyzwanie, prawda? No na pewno tak, bo będzie trochę więcej niepewności. Całe szczęście, no są to tylko kwalifikacje, więc no Natalia przez te kwalifikacje bez żadnego problemu zawsze przechodzi. Tutaj jest jednak 30 kobiet na starcie, więc myślę, że tutaj no to będzie raczej formalność nawet w takich trudnych warunkach. Później będzie dzień przerwy, no i dopiero później 7 będzie ćwierćfinał, półfinał, finał, także no wiadomo, optymalnych warunków nie ma, ale tak jak mówię, w ekstremalnych warunkach, w ekstremalnie trudnych warunkach zawodnik się, czy tam organizm się bardzo mobilizuje i to też jest ta dobra strona na tej całej złej sytuacji. Jasne. Poświęciliśmy sporo czasu Natalii i short trackowi, ale no, trzeba kilka słów też powiedzieć o torze długim, tak bliskim dla Ciebie. Jesteś przecież medalistą Igrzysk Olimpijskich w Soczi w biegu drużynowym. Konrad, i właśnie ta nasza żeńska drużyna, na razie ta sytuacja jest no, totalnie skomplikowana, bo Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń, Kaja Ziomek jeszcze nie doleciała do Pekinu, bo też miała wynik pozytywny tutaj w Polsce i tu czeka jakby na możliwość startu. Jak ta nasza drużyna ma się pozbierać i wystartować i powalczyć z innymi? Tak, rzeczywiście ta sytuacja drużyny jest bardzo skomplikowana, bo dziewczyny niestety nawet na Europie nie miały możliwości wystartowania razem, bo wtedy Natalia Czerwonka została wciągnięta na listę właśnie bliskich kontaktów ze względu na pozytywny wynik no, koleżanki z ekipy, więc no, do składu weszła Kaja Ziomek, która wiemy, że nie jest podstawową zawodniczką, bo jest sprinterką, natomiast jasne, tutaj żebyśmy mogli po prostu chociaż powalczyć o to miejsce, które należało się dziewczynom, bo je po prostu wywalczyły, Kaja stanęła na starcie. Teraz
no sytuacja jest naprawdę no niesłychana, jest skomplikowana, bo Karolina Bosiek, która jest w Polsce, ciągle czeka na, dopiero dzisiaj zaczyna się testować. Natalia i Magda no, przebywają na izolacji, także no, to jest bardzo ciężka sytuacja. Z jednej strony dziewczyny chciały spróbować właśnie nowe ustawienie, nową taktykę w biegu drużynowym podczas Mistrzostw Europy, co nie było im to dane, no bo oczywiście musiały wszystko ustawić pod Kaję Ziomek, która no, wtedy zdecydowała się z nimi jechać. Teraz dziewczyny no, w ogóle są rozbite, w ogóle nie jeżdżą, także no to będzie bardzo ciężkie zadanie, natomiast no zobaczymy, jak to pójdzie. Ja sobie przypominam Igrzyska Olimpijskie w Vancouver i pamiętam starty indywidualne naszych dziewczyn, no, które łagodnie mówiąc można określić były słabe, prawda? A nawet bardzo. No i nagle wydarzyła się ta piękna historia i historia, która zakończyła się zdobyciem brązowego medalu naszej drużyny, więc gdzieś tam z tyłu głowy zawsze pozostają takie nadzieje i myśli, że to się jakoś jeszcze może wyprostuje i ułoży, chociaż naprawdę tutaj niektórzy powiedzą, że ciężko być optymistą, a ludzie, którzy są jakby blisko sportu i czują ten sport, sami wiedzą, z czym to się je tak naprawdę, no to wielu pewno też powie, no nie, w takiej sytuacji, jak już się teraz nie trenuje, nie jeździ, to nie ma szans, prawda? Ale my nie będziemy odbierać szans dziewczynom. Chciałem cię zapytać, no bo byłeś na treningach naszych reprezentantów, obserwowałeś ich. Jak twoim zdaniem wygląda teraz dyspozycja naszych panczynistów no, i panczynistek, bo no, nie ukrywamy, że liczymy tutaj na tę grupę sprinterską, że ona coś tutaj fantastycznego pokaże na igrzyskach w Pekinie. Mamy ku temu podstawy, bo przecież i dziewczyny, i chłopcy świetnie radzili sobie w tych zawodach Pucharu Świata, zapewnili sobie z przytupem kwalifikacje. No na razie Marek Kania jest z tego wszystkiego jakby troszeczkę wyautowany, że tak brzydko powiem, no ale inni dalej trenują i jak ty widzisz ich dyspozycję? Marek Kania to jest akurat tutaj w Pekinie, natomiast Damian Żurek nie doleciał ze względu na pozytywny wynik jeszcze w Polsce, także ta grupa sprintu również się posypała, bo to właśnie ten napęd tej grupy, ta siła, to jest właśnie to, że w tej grupie jest no pięć bardzo mocnych osób. Często do tej grupy dołącza również Karolina Bosiek na treningi. Ta grupa stanowiła taki monolit i oni bardzo mocno się napędzali. Teraz tutaj w Pekinie na treningach został sam Piotrek Michalski. Dziewczyny może są trochę w lepszej sytuacji, bo jednak one częściej korzystają z pomocy chłopaków i tego jednego bardzo dobrego, że tak powiem, dla nich sparing partnera, bo mistrza Europy na 500 metrów ciągle mają. Także tutaj też nie jest łatwo, dlatego czekamy na jak najszybszy powrót i Damiana, i Marka, żeby wzmocnić tą grupę, żeby nasz mistrz Europy no też mógł z kimś potrenować, no bo wiadomo, teraz podłączać się do kogoś też jest ciężko, bo słyszy się z jednego, z drugiego czy z trzeciego obozu kraju, mówię o kraju, że no tym czarterem przyleciało tylu i było tylu pozytywnych, a tu ci znowu tylu przyjechało, także no to są przerażające informacje. A słuchaj, no właśnie powiedz, chciałem cię zapytać, no bo my cały czas mówimy o naszych reprezentantach, a jak to wygląda z innymi ekipami? Czy oni też mają takie problemy? No ten w tym hotelu, gdzie jesteśmy, naszych reprezentantów, no dzisiaj jest szóstka, bo została, Natalia doszła, natomiast cały hotel oblegany jest, bo chyba to jest dobre słowo, już setką takich zawodników, więc no my jesteśmy tutaj w zdecydowanej mniejszości. Natomiast rzeczywiście jeszcze dwa dni temu było to 60 osób, teraz już dzisiaj otrzymaliśmy informację, że jest 100 osób, także... A czy to są też łyżwiarze, łyżwiarki z innych reprezentacji?
Tak, to są zawodnicy tutaj wyłącznie z Pekinu. Także Aha. no, duże prawdopodobieństwo, że część z nich to już wiąże. Niestety ja takich informacji dokładnych nie mam, bo te informacje są poufne Jasne. z każdego obozu. Natomiast no, część tych osób to na pewno są łyżwiarze. Tak się zastanawiam, to oczywiście wiesz, jest takie trochę, no ale można przeczytać dużo takich komentarzy. Dotyczy to wielu, wielu reprezentacji, wielu nacji. Natomiast gdzieś tam ludzie zaczynają się zastanawiać, a ciekawe jak to będzie z reprezentantami Chin. Czy u was też się tak trochę o tym nie mówi, że tutaj gdzieś pojawiają się jakieś obawy, że może być jakieś, no nie wiem, nawet nie wiem jak to określić, no ale jakieś takie niejednoznaczne może traktowanie tych wyników bardzo ponoć wyczulonych, tak, wrażliwych testów. Ciężko mi tutaj się do tego odnieść. No, ja mogę się natomiast odnieść do jednej sprawy. Może nie odnieść, ale powiedzieć o jednej sprawie, bo sam byłem tego świadkiem i sam tego doświadczyłem. Myślę, że Państwo sobie mogą sami każdy na swój sposób odpowiedzieć. Mianowicie wczoraj, jak przyjechałem na tor właśnie short-trackowy Capital Indoor Stadium, patrzę, nasza reprezentacja na lodzie, a byliśmy zaplanowani z Chinami, więc patrzę, tych Chińczyków nie ma. Trochę się skóra teraz na rękach jeży, natomiast no, nie wiem, nie jestem fanem żadnych teorii spiskowych, jestem fanem fair play i takiego ducha olimpizmu, w którym byłem wychowany i w który wierzę, aczkolwiek no różne sytuacje na tych igrzyskach miały już miejsce. Pamiętam bardzo dobrze sytuację z Soczi, kiedy wielokrotnie byłem razem z reprezentacją naszą testowany w laboratorium właśnie antydopingowym, a później okazało się, że tam była jakaś dziura, przez którą były podawane próbówki, co tak naprawdę wyglądało jak na historię sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy mieliśmy inny, czy tam inne ustroje były na świecie i może inne wartości były wyznawane, a nie takie igrzyska bardzo, bardzo aktualne. Także różne sytuacje się zdarzały. Ja tutaj nie chcę, broń Boże, w żaden sposób no gdzieś brnąć w tą stronę. Jasne. Jeżeli się kiedyś czegoś dowiemy, to się pewnie dowiemy. Natomiast no akurat mieliśmy taką dziwną sytuację, która, nie powiem, że po obozie naszym tutaj nie została bez komentarza zostawiona, no bo rzeczywiście trochę to dziwne, że jest trening na głównej hali, na której się startuje, tak jak powiedziałeś, no Chińczycy mają objeżdżony ten tor i może nie mają takiej potrzeby, aczkolwiek, żeby jeździć aż tak często, tak często może na tej hali, natomiast no dzisiaj rozmawiałem z trenerem i część treningów realizowanych jest na właśnie tym Capital Indoor Stadium, który jest główną areną igrzysk, jeżeli chodzi o short track, ale część treningów realizowana jest również na takiej hali treningowej. Oczywiście na tej hali treningowej są inne warunki, inna ta hala, inny jest lód, więc te treningi oprócz samego fizycznego przygotowania nie są tak istotne, ponieważ nie da się tam wyczuć lodu i charakterystyki właśnie pod kątem dopasowania płuc czy właśnie zmiany ustawienia. Także ja myślę, że każdy taki trening jest naprawdę na wagę złota, bo są też takie sytuacje, kiedy te warunki lodowe się zmieniają po prostu ze względu na to, że może przyjdą kibice, że jest cieplej, że jest zimniej. Organizator różne warianty przyjmuje. Zakładam, że Chińczycy są bardzo dobrze przygotowani i już mają wszystko sprawdzone. Natomiast myślę, że każdy trening na hali jest ważny. Jeżeli jest odwołany trening, czy tam ktoś nie może przyjść, no to zazwyczaj tak jak na torze długim
Nie widzimy całej brygady Chińczyków jeżdżącej, bo akurat też z nimi jest, mamy godziny treningowe, natomiast widzimy czterech, pięciu, a tam akurat nie było całej reprezentacji, także może to tak, takie do zastanowienia, ale my tam sobie to komentowaliśmy, ale to może zostawię dla siebie, bo tak jak mówię, nie jestem fanem teorii żadnych spiskowych i jednak liczę na to i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tak, ja też osobiście fanem takich teorii nie jestem, ale gdzieś chcąc, nie chcąc, różne myśli przychodzą do głowy, tym bardziej jak się słucha i czyta opinie kibiców, takich ludzi, którzy gdzieś tam z zewnątrz obserwują te wszystkie wydarzenia. Konrad, dziękuję Ci na dzisiaj za rozmowę. Bardzo cenię sobie to, że znalazłeś aż tyle czasu, żeby z nami być i żeby podzielić się swoimi obserwacjami. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli kilka razy możliwość, żeby porozmawiać i już nie będziemy się skupiać na tym najgorszym temacie, czyli na tych testach, pozytywnych wynikach, na tej izolacji. No dzisiaj musieliśmy tego dotknąć, no bo to teraz interesuje wszystkich najbardziej. Ja tak sobie nawet pomyślałem, że wiesz, tak jak zawsze się mówi, że tam szczęście w sporcie jest potrzebne, chociaż wiem, że sportowcy często mówią, że na szczęście to nie ma co liczyć, wszystko trzeba wypracować, to na tych igrzyskach w Pekinie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to szczęście będzie niezwykle ważnym elementem, tak? Bo mieć szczęście i gdzieś tam ominąć slalomem gigantem, tak po alpejsku troszeczkę mówiąc, ten COVID, to też będzie jakiś element, który może po prostu pomóc zawodnikowi, zawodniczce w osiągnięciu sukcesu. Tak, ja myślę, że szczęście to jest coś, co jak najbardziej towarzyszy zawodnikom, towarzyszy każdemu człowiekowi w życiu, ale zawodnikom również. Szczęście to jest coś, co wychodzi na naszą korzyść, kiedy na coś nie mamy wpływu, albo ten wpływ mamy tak naprawdę marginalny. Więc jak najbardziej chciałbym, żebyśmy, oczywiście o tych sytuacjach trzeba rozmawiać, bo to jest bardzo gorący temat. Niestety skłamałbym, gdybym powiedział, że tutaj w misji, czy z zawodnikami, czy z trenerami nie rozmawiamy w 80% o tym. Dlatego wiem, że o tym trzeba porozmawiać, trzeba wyjaśnić wiele, wiele spraw, bo pomimo tego, że od 2 lat ten COVID jest w naszym życiu, to jednak tutaj te sytuacje wyglądają inaczej i musimy po prostu, powinniśmy to wszystkim kibicom wyjaśnić. Natomiast wracając do właśnie pierwszej części w tej ostatniej twojej wypowiedzi, mam nadzieję, że przy okazji następnego naszego spotkania porozmawiamy może o dobrych występach, o sporcie, przede wszystkim o sporcie, o tym, co poszło dobrze, co mam nadzieję, że przede wszystkim poszło dobrze, a na co jeszcze dalej możemy liczyć ze strony naszych sportowców. Super, Konrad, dziękuję Ci bardzo, trzymaj się, Tobie też życzę zdrowia i pożycz zdrowia po prostu wszystkim naszym reprezentantom i ludziom z ekipy, no bo to zdrowie jest kluczowe, jest najważniejsze dla wszystkich i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję Ci za tę rozmowę jeszcze raz, cześć. Cześć, pozdrawiam z Pekinu, do usłyszenia.